założycielem Fundacji Wolności, która jest lokalną organizacją strażniczą, regionalną w zasadzie, ludzią, która działa na terenie województwa lubelskiego i skupiamy się na przede wszystkim samorządzie lokalnym, lokalnych sprawach. Długo zastanawiałem się, o czym się powiedzieć. No bo wysyłamy, tak liczyłem, jako nasza organizacja mała, lokalna, rocznie około 200 wniosków o informację publiczną, tak mniej więcej, czyli trochę częściej niż co dwa dni. No i no fajnie, że sobie tam wyślemy, bo nie śmieszne, to coś tam się dowiemy, zamieścimy w internecie, no co więcej z tego wynika. Natomiast przypomniałem sobie, że przypomniałem sobie o 78 tysiącach złotych, chciałem o tym powiedzieć, bo to z tego roku historia. Mianowicie właśnie złożyliśmy jeden z takich wniosków z pytaniem o odprawę i wynagrodzenie prezesa takiej spółki samorządowej Lubelskie Dworce. No to spółka zarządzała dworcem autobusowym w Lublinie. Mam taki jeden duży dworzec autobusowy. No i ujawniliśmy te informacje publiczne, że prezes tej spółki otrzyma ekwiwalent 13 tysięcy złotych, czyli 78 tysięcy złotych, bo to przez pół roku 13 tysięcy miesięcznie, ekwiwalent za to, żeby nie pracował u konkurencji. Na żadnym innym dworcu autobusowym w Lublinie. Po ujawnieniu tych informacji przez nas media to pisały i tam byłem, że to zrobi się chyba zrobił głupio i ogłosił, że rezygnuje z tego ekwiwalentu i oddaje te pieniądze spółce. To też wyjdzie na dobrze, na dobre, bo ta spółka jest zadłużona, więc ta informacja publiczna przyczynia się też do oszczędności. Dlatego ja chciałem znieść to was za jawność w samorządzie lokalnym. Jawność przyjaciół!